hokejowej Naprzód Janów i Unia Oświęcim. Pierwszy mecz w Oświęcimiu zakończył się sukcesem gospodarzy, a więc Unii. Wygrali 6-4. Dzisiaj na lodowisku w Janowie rewanż. Dwie tercje tego spotkania są już za nami i Naprzód Janów bierze rewanż na Oświęcimskiej Unii w całym tego słowa znaczeniu. Po 40 minutach gry jest 5-1 dla gospodarzy. Będziemy teraz śledzili przebieg trzeciej tercji tego spotkania. Pierwsza wygrana przez Janowian 2-1. Prowadzenie Koszowski dla Naprzodu, potem Zdunek podwyższył na 2-0 i Klisiak zdobył jedyną bramkę w tym meczu dla Unii. Druga tercja była popisem drużyny gospodarzy. Najpierw Olejowski podwyższył na 3-1, a potem obejrzeliśmy dwie bramki Piotra Zdunka, 4-1 i 5-1. A więc... Bardzo ładnie obronił strzał Aleksiejewa, obrońcy Unii Oświęcim Zioła, daleko wysunięty przed pole bramkowe. Osoba. Końcówka meczu nie jest już tak emocjonująca jak większa część tego spotkania, ale Naprzód Janów może czuć się zmęczony. Grając trzema piątkami narzucił bardzo silne tempo. Wytrzymał to tempo niemal do końca spotkania. Unia Oświęcim była dzisiaj zespołem słabszym, to nie ulega wątpliwości. Bez jakiegoś przekonania walczyli hokeiści tego zespołu. Zbyt szybko, zbyt łatwo tracili bramki. Najpierw prowadzenie Naprzód Janów 2-0, potem 5-1, potem 7-2. To wszystko zdeprymowało hokeistów trenowanych przez Stanisława Małkowa i Mieczysława Nachuńkę. Drużyna gospodarzy grać bardzo skutecznie, chociaż Unia Oświęcim zdobywa teraz czwartą bramkę. Jest...